Witaj, muszki z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Halo 4 na modyfikacji Equestrian War jako Królestwo Kiri. Tak, w ostatnim odcinku tak naprawdę próbowaliśmy ogarnąć, co się dzieje i znowu się coś dzieje. Więc coś się znowu stało. Chyba coś z piratami znowu. Okej. Jako, że i tak atakujemy wyspę, więc chyba będzie dobrze. Mamy jakiegoś gościa, który tutaj pisze, że będzie, tylko że mi się podoba, że... Podoba. Wydaje mi się, że mamy gościa dosłownie podobnego do niego. Bo to był on? No, może chyba kiedyś mieliśmy go. Szczerze powiem, mieliśmy go kiedyś, nie wiem dlaczego. Teraz, dobra, zrobimy to. Może przez to, że zaczęliśmy ten event, to może dlatego się... Znaczy event, cel narodowy, to może dlatego się pojawiło. Dobra, bardzo chętnie zawsze coś wezmę. Możemy to wykorzystać, szczerze powiem... Tak. Dlatego, że na pewno byłoby to dla nas bardzo, bardzo dobre. To też, nie powiem, też jest fajne. Okej, zdobyliśmy wyspę. No, i zdobyliśmy wyspę. W sumie w skrócie tyle, żadnych większych plusów nie mieliśmy. Okej, więc zrobiliśmy to. No to w takim razie radio poróbmy. A my... tak naprawdę mamy dalej całą drzewko do wykonania. Według mnie najlepiej będzie, jeżeli będziemy po prostu... Zrobimy to drzewko, bo to... Chociaż... ten research slot. Podoba mi się, żeby sobie ulepszyć na max armię. O, i tutaj, jak sami widzicie, tutaj jest ładnie zrobione, a reszta nie wiem, dlaczego widać źle. Okej, w takim razie robimy teraz wojskową część drzewka. Na szczęście to nie wszystko będzie. I... Możemy go dać... możemy go dać, wtedy będziemy mieć to. Albo nie dać go. Z jednej strony fajny ma, z drugiej strony political power. Więc nie powiem, nie, niepotrzebny nam jest, a w ogóle możemy teraz tak go wybrać. Ale teraz wybierzemy to, jak to chciałem. I tak naprawdę możemy sobie porobić o te researchy. Myślę, że byłoby fajnie porobić. To nie chcemy. Tutaj ja sobie odblokuję ponownie, bo to chcieliśmy mieć. I to też... Albo nie, bo to zapewne będzie powtarzalne, więc teraz aż tak bardzo mi nie jest potrzebne. Więc teraz sobie pozdobywajmy to, te wszystkie bonusy. No bo później to zawsze może się jakoś w jakiś sposób przydać. Okej, broń. Czy to? Ending to subsidy with... Nawet nie rozumiem, co to robi, ale jest bardziej rozpisane. Więc... No już jesteśmy na dobrej pozycji. Ten gościu też jest fajnie nam daje. Na szczęście mamy weekly trend plus 0,80 dzięki temu. I co tutaj jest? Sooner or later truth shall emerge. All of what happened in Sunrise will do more harm. Nawet nie wiem, ale jeżeli... Czytam, że to będzie mnie kosztowało później, no to lepiej wydam. Okej, co tutaj jest? Fall of Sakara. Nawet nie wiem, co to jest. Dobra, zrobiliśmy jakąś broń. Więc bardzo chętnie sobie weźmiemy. No i szukamy kolejnej rzeczy, która będzie nas kosztować mała. Będzie fajnie zrobić. No, możemy to zrobić, jeżeli mamy już to. W takim razie kontynuujemy. No, aggression. Naprawdę, ja nie wiem, oni mnie wysyłają, a ja jestem daleko. To nie jest coś takiego, że wiecie, że
O, no bo wiecie, że coś tam, to później się przyda. Nie, oni są strasznie daleko i gra normalnie powinna liczyć, jak daleko to jest. Ale oczywiście nie robi tego. Okej, zrobiliśmy coś kolejne. Ogólnie nie wspomniałem, jak bardzo mi się podobają te ikonki. Te ikonki są fajne. Jest jeden motyw. Jest on ciągle robiony. Jest on fajny. Ale nie powiem, czy jest bardzo. No, nie, raczej nie będzie można go wykorzystać ciągle. Okej, więc dalej wykonujemy. Jeżeli chodzi o te entry, no to wiadomo, że każdy z nich coś tam ma jednak, że tak powiem, pewne bonusy, ale czy aż tak bardzo? Okej, możemy sobie wziąć traki. Ja sobie na samym początku myślałem, o, fajnie. Później takie, stabilność. Nie, nie fajnie. Okej, w takim razie sobie to wybieramy. Dostaliśmy dosyć dużo boostów. Będziemy sobie zapewne Political Power w większości na to wykorzystywać. Jeżeli mamy taki duży boost, no to sobie go bierzemy. Sobie pozbywamy się tych minusów z, no, powiem szczerze, no, takich rzeczy, które nam się przydadzą później, ale okej, możemy je robić teraz. Chociaż to nie jest takim bardzo niebezpieczne. Tylko z tego, ale jeżeli bierzemy sobie inne rzeczy, no to jest słabo. Okay, widzę, że nasi sąsiedzi się dzielą. O Jezu, dlaczego? Ale jesteś wkurzony. Masz drzewko własne? Chyba nie. Okej, w takim razie tutaj się nam odblokowało. Zawsze się wtedy robimy to. Bo to jest dosłownie najprostsze do zrobienia i później dobijamy resztę. Ja tutaj będę szedł w jak najlepsze broń, więc nie będzie aż tak bardzo zakłócało, jeżeli tutaj będzie coś, co nas zwiększa produkcja. Chodzi bardziej o to, żebyśmy jednak mieli jakąś broń taką lepszą. Okej, w takim razie robimy to. I dzięki temu też będziemy mogli sobie już coś od razu coś ulepszyć. Okej, mamy kolejną broń. Wow, to jest przed czasem. Mamy to. Zawsze można byłoby to wykorzystać w inny sposób, ale i tak to jest tak mało dni, że. Auto pop-up. Ciekawe. Że aż tak bardzo nie jest potrzebne. Dobra, mamy coś do czołgów. Dobra, w takim razie. Bardzo dużo mówię, dobra. W takim razie tutaj nieco poróbmy. Może zacznijmy od tego. Nie potrzebujemy wszystko max speed czy fuel usage. Nie wiem, czy aż tak dobrze będziemy mieć z fuel, więc lepiej sobie zaoszczędzimy. Tak, teraz będą oszczędzać na tym. No i tak możemy pójść. Nie wiem, co to jest. Tutaj chyba po prostu jakiś błąd z Armored Hearts. Też fajna ikonka, ale. Czy to nie jest coś na podstawie tego koła, tylko z czymś na to? No, też trochę przemyślane, ale nie wiem. Dobra, coś dostaliśmy, nawet nie wiem co. Możemy ulepszyć broń, którą wcześniej widziałem, że mogliśmy, tylko nie zrobiłem. Sobie bierzmy lepszą broń. Lepsza broń to zawsze jest fajne. A, chyba to dostaliśmy, okej. Okay. A new standard or banner. Ej, szczerze powiem, to jest dobre. Bo tutaj dostajemy dywizję, a tu dostajemy po prostu no już rzeczy, które nam będą po prostu potrzebne. A, i widzę, a, bo dostaliśmy rozkaz do budowy. Okej, niech się buduje. My teraz będziemy robić o to. Możemy sobie zacząć jakieś decyzje. Bardzo chętnie. Mamy political power, nie powiem. To jest zawsze potrzebne. Tak naprawdę nie sprawdzałem sobie, jakich mamy generałów. Co to jest? Okej. Okay. A tutaj bardzo dużo generałów. W tej modzie akurat jest dużo fanów, którzy robią portrety i wiadomo, że to się kończy, że ma się dużo
generałów. Zawsze problem jest taki, że jak się tworzy takiego moda, to po prostu jest takie, kurde, brakuje nam postaci. A tutaj jest na odwrót. Kurde, mamy za dużo postaci. Chociaż z tego, co widzę, jakość portretów, to to one też nie są jakieś takie największej klasy. Mamy trochę tego. To nie jest aż takie potrzebne. Mamy... Możemy kupić to. Weekly Manpower. Możemy kupić pistolety. O, możemy zrobić o to. Jako, że i tak jest to czas na to. A, za każdym razem jak to robimy, to wtedy nam się zwiększa. Okej, rozumiem już. Możemy to porobić. O, to może być dobre. Żeby porobić, bo później jakieś zawsze plusy są. Więc jak to zrobimy, to powinno być fajnie. No i w sumie mamy już na takim dobrym poziomie, że... Że aż tak nie powinno być problematycznie dla nas. Okej, czy mamy coś do political power, co byśmy teraz mogli wykorzystać? Nie. A więc robimy po kolei. Będziemy robić to, co możemy. Mamy 46 dziennie, więc to nie jest aż tak źle. No i czekamy, no. Nie powiem. Kaiserate. Tutaj coś źle im idzie. Ale powinniśmy sobie poradzić. Co mogliśmy kupić za to? By nam się pokazało. To. No zróbmy to. No, powoli to idzie. To się biją między sobą. Migracja. Się zaczęła. A, mamy coś do tego? Żeby imigrację? Nie widzę. To i... To jako, że nic nie robi. Ło! 25? No nie mówcie. Znakomicie to brzmi. Aż za bardzo. Okej. Tak, pierwszy pociąg. Dostaliśmy z powrotem podwójnie. Podwójność tego. Teraz zrobimy to, bo to jest 25 stabilności. Może ktoś źle napisał, ale wykorzystajmy ten błąd. No i powoli tutaj rozwijamy się. Na szczęście mamy coraz więcej fabryk. Na samym początku było tych fabryk strasznie mało. Naprawdę ich było taka drobizna. Teraz na szczęście jest lepszy. Tutaj... Dlaczego to wygląda jak jakieś południowoafrykańskie? O, miałem opowiedzieć, dlaczego mi się nie podoba writing w tym modzie, bo jest zbyt dużo nawiązań do prawdziwego świata. I oczywiście ktoś może powiedzieć, tam, no co tak narzeka, że zbyt dużo jest. Wow. Podoba mi się, że to po prostu daje, żebyśmy poszli w stronę komunizmu. Nie. No. Nie dla komunizmu. Dobra. Co dalej możemy tutaj robić? Kolejny. Teraz to tak naprawdę robimy po kolei, cokolwiek nam daje, bo już się za bardzo nie martwimy. Tutaj jest kolejny. Kolejna strona wielkiej nowelki nazwanej Nie obchodzi mnie to. Z chwilę myślałem, że mamy czapkę chińską, ale nie, to jest normalny hełm. Mamy jakiegoś gościa. Kolejnego. Będziemy musieli sobie pozmieniać, szczerze powiem. Ponieważ tak naprawdę... No mamy sporo takich rzeczy, abyśmy tutaj chcieli. Ale niestety nie mamy aż tak jeszcze siły, żeby tutaj wszystko porobić. Tutaj widzę, że dobrze nam idzie.
Czy musimy zre... Tutaj nie musimy jeszcze. Okej, okay, kolejna wojna domowa. To jest najlepsze, że to się... To tak ciągle się coś dzieje, jakieś wojny domowe. Nie wiem, dlaczego ten świat jest mało przyjazny. Tutaj kolejne minusy. To jeszcze będzie dawało nam... Jeszcze, że, nie, że tak powiem, możemy tu przetrwać. Ale to oznacza, że musimy już skupić się znowu siłę polityczną na coś, co naprawdę nam pomoże. Póki co, zgaduję, że jak to zakończymy, to się nam to zablokuje, więc na razie tego nie będziemy robić. Tutaj jakieś technologia, no to zawsze fajnie. To się nam zrobiło, chociaż jesteśmy do przodu. Chociaż jesteśmy do przodu, chociaż jesteśmy do tyłu. Okej, jak bardzo to nas uderzy? Okej, 4%, 4% jeszcze nie jest aż tak źle. Ale tutaj już się zaczyna, że tak powiem, koniec tego. Consumer goods to jeszcze nie jest. To nam nie jest zbyt niepotrzebne. Infrastructure. A nie, myślę, że teraz po kolei możemy iść. Tylko musimy nadal patrzeć, żeby nie wybuchła nam wojna domowa. No, przed tym. Podoba mi się, że to jest nawiązanie do tego innego. Okej, okay, mamy te dockyardy, ale jako, że i tak nic bardzo nie wykorzystujemy, no to nic nie róbmy. Tutaj akurat musimy sobie statki wybrać, żeby w tym miejscu się robiły. A tak to... O właśnie, research slot tutaj jest. Więc warto wziąć. Dlaczego się tam minusuje nam? To chyba przez to, że dawno nie robiliśmy żadnego z tych. Ale tutaj też nie mamy plusa, już nie będziemy zbytnio dostawać, więc trzeba będzie uważać. Szczerze, powinno te 25% dać nam, ale jakoś się chyba nam nie zrobiło. Okej, okay, tutaj się zrobiło... Myślę, że Biuro Reformacji musi tutaj wejść. Okej. Okay. W takim razie, jak tutaj już się nam zrobiło, to... O, możemy zrobić to. To jest 62 dni. Dobrze, że ktoś pomyślał, że te 200% naprawdę pomaga. Gdzie jest to Agrarian? Tutaj. Żeby przejść na kolejne... No to chyba jeszcze trochę poczekamy. Na szczęście nie jesteśmy na... w sumie na samym końcu. Okej. Okay. A Tale of Two Scripts. Nie wiem, ale... O. Tak, potrzebujemy siły politycznej. I potrzebujemy jej, żeby wykorzystać ją na jakiś plus, coś, cokolwiek. O, to na samym końcu daje. Ile to będzie trwało? 70 dni? No to myślę, że to będzie tańsze. Potrzebujemy czegoś takiego. I myślę, że budujemy sobie już lepsze statki. Koszt tak naprawdę na wszystko mamy. Czekaj, nie mamy zasobów. Wow, ja mamy więcej zasobów niż podstawte. Okej, okay, co to jest? Dosłownie nie wiem co. Jaka jest różnica? Okej, okay. W takim razie teraz te statki weźmy. Tutaj się dołączają. Dobra, kolejna dywizja. Bardzo chętnie. Tak naprawdę to wszystkie teraz nasze te no itemki idą na dywizje nowe, więc to mi się podoba. Okej. Okay. O, wreszcie coś z chlebem. Czy to oznacza, że po prostu rozdajemy chleb? Chyba tak. Jak to wygląda? Już się nam... A nie, nawet nie wzięliśmy tamtego. No, coś się zaczęło nam. Zgaduję, że to kosztuje 100 i my dosłownie nie mamy. No to okej, okay, zróbmy sobie to. Tak. Dlaczego wszystko z tych kosztuje 100? To nawet... Nawet my nic nie możemy z tym zrobić. Teraz zróbmy to.
Co tam w ogóle zmienia? Znaczy się to zmienia. W ogóle już jest bardzo mało. Jeżeli chodzi o minusy. Jeżeli chodzi o stabilność, to mam minus 5, więc się tak w sumie pozmieniało trochę. Okej. My w ogóle tego nie produkowaliśmy. Chyba. Myślę, że to pójdziemy. Fuel usage na pewno. W sumie breakthrough chyba byłoby lepsze. A co tutaj mamy? Racing plus. Nie, chyba tak pójdziemy. I tak można pójść. Tak naprawdę nie wiem. Chyba przez to, że te rzeczy wybadaliśmy, to tam nam się udało. Okej, okay, więc może broń poróbmy. Mamy kilka rodzajów broni, co zawsze oznacza bardzo nieciekawe rzeczy. Magical infantry po prostu. Teraz zróbmy to, bo i tak mamy problem. Zgaduję, że jeżeli mamy dużo kryształów, to nam się opłaca. Okej. Okay. Nie chcę mi się tego czytać. Minus 70, minus 1. Dobra, to zróbmy. I co dalej? W sumie nawet to możemy ominąć. Bo dosłownie jak to zrobimy, to idziemy już pod koniec tego drzewka. Okej. Okay. Tylko też nie ma takiego że nie ma czegoś takiego jak licznik, że powie ci, która to jest dokładnie data ta końcowa. Bo tak to dosłownie nie wiem. A mój Boże, kolejne coś. Investigate the incendiaries. Co mamy? Investigate the incendiaries. Investigate. Nie mam coś takiego jak Investigate the Incendiaries. What? Mamy to. Słownie nie mamy tego. I nic nie mogę z tym zrobić. Więc dostaniemy minus. No to nawet. Ja nawet nie wiem, co to znaczy, że weekly minus 20, bo chyba nam się idea po prostu zmieni. Tutaj trochę się porobiła. Dobra, więc tak naprawdę ja powiem tak. Na razie idźmy już dosłownie pod koniec drzewka, bo widzę, że coś się dziwnego dzieje. Tutaj poszukajmy czegoś, co możemy sobie pobadać. A tak naprawdę będzie nas kosztowało kilkadziesiąt lat życia. A może sobie poszukajmy czegoś takiego. Właśnie popatrzyłem sobie na telefon, bo mam położony dosłownie koło siebie i napisał mi kolega, który nagrywa właśnie. Ciekawe położenie, przecież nagrywa właśnie Equestria War i takie, że o, nagrywasz, ho. I powiem szczerze, nie dziwię się dlatego, że on zbyt dużo czasu spędza na tym. Okej, okay, co tu się dzieje? Stabilność, to bierzemy wszystko, co po prostu nie uderzy nam w stabilność, bo i tak nie mamy nic do tego. Dobra, nie obchodzi nas komuniści. Tutaj będzie minus 5, więc to może trochę nas uderzyć, ale realnie na razie nie widać czegoś takiego, żebyśmy zagrożeni byli aż tak bardzo. Zrobiliśmy sobie taką trochę bezpieczną przystań. Chodzi o stabilność. Więc tak jak sami widzieliście, wszystko będziemy... tutaj... What? Ale nawet nie mam tego... Nie mam nawet tego... tego celu, może później będzie. To znaczy, że jak skończę, to znaczy, że nadal będę mógł
Znaczy się będę mógł. Nadal będzie wojna? Albo będzie w ogóle wojna. More factories done 40. Nie, no factorista akurat nie powiem, ciągle buduję, więc to nie jest problem. To weźmy sobie. Bo dosłownie potrzebuję czegoś, co nam da te fabryki. To... inventory. A to w ogóle decyzję jakąś dostaniemy. Ale i tak na razie mnie nie obchodzi, nie mam zbytnio political power. Okej. Okay. Jestem dobrym władcą. Przestańcie narzekać. Dobra, weźmy sobie to. Ja mam fabryk. Już prawie 40 właśnie. Więc to aż tak źle nie jest. Dobra, co tutaj? Fuel usage max speed. Max range fuel use. Tak naprawdę nie było zbytnio wyjścia. Our carrier? Nie, myślę, że powinniśmy pójść bardziej w to, ale nie, to jest inne, więc... Anti-air light attack? Heavy piercing. Może heavy piercing będzie lepsze. Max range fuel usage, max speed... Nie, max range zawsze trzeba robić. Okej, więc zróbmy sobie kolejny. Nie, to już jest trochę do przodu. Sobie wykorzystajmy na to. Mamy kolejną dywizję. Okej, coś tutaj się pokazuje. No już minus 500, chyba więcej już nie da się być. I nic nie dostajemy do przodu. Okej, tutaj się skończyło. Może chodziło o ten event? Chociaż nie, powinien się pokazywać. Powinniśmy dostać ten event, ale że nie pojawił się? Nie wiem. I tak na razie nic na nas nic. Język mi się zaplątał. Nie mam pieniędzy na cokolwiek, więc. Coś na północy naszego kontynentu się zaczęło. Okej, coś się złego dzieje. Ale na szczęście jesteśmy pod koniec tego, więc. To nawet mnie nie obchodzi zbytnio, bo już prawie kończymy ten drzewko, więc nic mi nie zrobicie. No chyba, że po tym coś jeszcze będzie. Dobra, ale myślę, że na tym zakończę, bo dosłownie zauważyłem, że już prawie pół godziny jest. Więc jeżeli wam się spodobał odcinek, pamiętajcie zostawić kciuka w górę, mi komentarz, subskrypcję. Z wami Trochol. No to cześć!